międzynarodowe plenery artystyczne, które organizuje Stacja Kultura Zbornego Sulinowa. Dzięki tym plenerom, dzięki kontaktom z artystami, moje zainteresowanie obrazami stało się bardziej emocjonalne. Spojrzałam na obraz nie tylko jako na całość, ale spojrzałam na kobiety uwiecznione przez sławnych artystów. Zaciekawiło mnie, kim one były. One, czyli muzy, modelki, kochanki, żony, boskie, natchnione, przeklęte, upadłe. Kobiety będące inspiracją, miłością, sprawczynie wzlotu albo upadku. One, kobiety sław, nie tylko malarskich, chociaż te są bohaterkami dzisiejszego spotkania. Życie artystów to nieprzebrana skarbnica wiedzy o nich samych, o epoce, w jakiej żyli i o kobietach, które w tym życiu uczestniczyły. Nasza ludzka ciekawość i skłonność do plotek jest wielka, ale jest w czym wybierać. O kobietach z obrazów mistrzów renesansu wiemy mniej, bo prawdę zatarły wydarzenia odległych czasów. Ciekawą postacią była Saskia, żona Rembrandta, kochana i zakochana, a mimo to doprowadziła męża do bankructwa, do upadku i zapomnienia. Kim była i co zrobiła tak uwielbiana przez męża Saskia? Generalnie dała Rembrandtowi szczęście, co uwiecznił na każdym obrazie. A przecież ich wspólne 8-letnie życie nie było łatwe. Ich dzieci umierały. Saskia też odchodzi z tego świata, a ma wtedy tylko 30 lat. Dla wrażliwego człowieka, jakim był, przyzwyczajonego do jej ciągłej obecności, jest to wystarczający powód do załamania. Jednak to nie to było powodem, dla którego ten sławny i ceniony malarz nie dotrzymywał terminu, tracił klientów, a w końcu przestał tworzyć. Kroplą goryczy był warunek, jaki Saskia umieściła w swoim testamencie. Ewentualne kolejne małżeństwo Rembrandta pozbawia go prawa do spadku. Koniec, kropka, pies ogrodnika. Ograniczony tym barbarzyńskim warunkiem, Rembrandt traci swoją witalność i chęć do życia. Do opieki nad synem i do prowadzenia domu zatrudnił dwie mieszczki. Obie panie zostają jego kochankami, co było bardzo źle odebrane. Tym bardziej, że jedna zostaje oskarżona o prostytucję. Pozbawiony dochodów popada w coraz większe ubóstwo. Ten genialny, uznany i popularny malarz umiera w zapomnieniu i samotności, a jego śmierć nie interesuje absolutnie nikogo. O jego niebywałym talencie świadczą tylko zachowane płótna. A Saskia? Jej sława sięgnęła wszechświata. Jej imię nosi jeden z kraterów na Wenus i niewielka planetoida. Mimo tego niebiańskiego poziomu rachunki się wyrównały, bo o tych ciekawostkach astronomicznych wiele wie niewielu. Natomiast obrazy Rembrandta niezmiennie wzbudzają nasz zachwyt. Wielka nonszalancja dla warunków życia. Każda była inna, ale równie beztroska. Najpierw Dagny, fascynująca Norweszka. Malowało ją wielu, uwieczniona w rzeźbach solo i z mężem Stanisławem Przybyszewskim. Piękna nietypową urodą księżniczki dalekich fiordów i blasku zorzy polarnej rozświetlającej mroki.
Nazywano ją jaskółką mórz, a przecież już samo jej imię, Dagny, było synonimem dobrego początku w blasku dnia. Jednak życie Dagny nie rozświetlało nic poza jej miłością do Stacha Przybyszewskiego. Kochali się miłością, które nie zaszkodziły im fascynacje innymi, aż do czasu jej ostatniej podróży na Kaukaz. Urodziła się jako Dagny Ruel, córka wziętego lekarza. Była bardzo utalentowana muzycznie i dla kształcenia tego talentu przenosi się do Berlina. Liczyła na muzyczną sławę, ale okazało się, że nie jest jej pisana kariera pianistki o światowej renomie. Na taką pozycję nie starczyło niezaprzeczalnego talentu. Mimo skłonności do depresji Dagny się nie załamuje. Może tę pozytywną zmianę wywołała wizyta w winiarni Schwarzenfelder? Może. Może to nawiązane tam znajomości, przyjaźnie i romanse, które tak wpłynęły na poprawę jej nastroju wywołanego skandynawskim, długotrwającym rokiem. Tego właśnie było potrzeba tej niezwykle wrażliwej dziewczynie. Znajomości z literatami i artystami, których fascynowała niezwykłą urodą. Stała się muzą i przyjaciółką Edwarda Munka, któremu wielokrotnie pozowała. Jednak to nie Munk był obiektem jej uwagi. Dagny chciała bliskości ze znanym dramaturgiem tamtej epoki, Augustem Strindbergiem. To jej się udało tak bardzo, że dla Augusta została Galateą, a on dla niej został Pygmalionem. Nie wyrzeźbił sobie Galatei, ale opętańczą miłością ożywił Dagnę na 3 tygodnie. Tyle trwał ich płomienny romans, który zniszczył jej reputację. Strindberg nazywał Dagnę Aspazją, co w tym przypadku odnosiło się chyba do braku jakichkolwiek ograniczeń. Ta antyczna także je lekceważyła. Wielki, uznany i modny pisarz, jako porzucony i kochany, okazał się być niedyskretnym prostakiem. Rozpowiadał o Dagny brzydkie opinie, co nie przeszkadzało mu jednak, by podsyłać ją innym, którym nieważne było to, o co ją oskarżał. Brak hamulców i złe prowadzenie. Zapewne Dagny musiała go czymś bardzo urazić, bo nigdy nie przestał o niej źle mówić. Jej związek ze Stanisławem przede wszystkim tylko nasilił agresję. Odrzucenie sławy, jaką był, musiało go bardzo boleć. Przybyszewski nazwał Dagny dusza i kochał taką, jaką była. Był zaszczycony, że zwróciła na niego uwagę, że się w nim zakochała. Nie przeszkadza mu opinia innych, bo przecież sam też nie był wzorem cnót wszelakich. Wspierana przez męża Dagny chwyta za pióro. Jej prace przełożone na język polski ukazują się na ławach kierowanego przez Przybyszewskiego krakowskiego pisma Życie. W rewanżu Dagny stara się o przekłady utworów męża na norweski. Chce dla niego sławy i uznania. Ale to ona wzbudza zachwyt swoją niezwykłością. Dla znajomych jest eterycznym aniołem z papierosem w ustach. Niezwykłość i zmysłowość jej tańca z mężem jest tematem rzeźby, którą wykonał Gustav Wigeland, uczeń Rodina. Rozchwytywani towarzysko Przybyszewscy nie byli w stanie utrzymać rodziny. W chwilach kryzysu wspomagali ich przyjaciele i ojciec Dagny. Niefrasobliwa trwoniła pożyczane im czy darowane pieniądze. Nie miała problemu, by zorganizować wystawne przyjęcie za tak pozyskane środki na utrzymanie. W Krakowie, gdzie osiedlili, prowadzili dom, w którym nie istniało nic poza sztuką. Na ścianach wisiały obrazy Munka, Goi, Wyspiańskiego. Na stołach leżały najnowsze awangardowe wydawnictwa. Oboje z wielką pasją grali na fortepianie, szczególnie Stach, który uwielbiał Chopina. W Dagle z wzajemnością dużyli się Tadeusz Wojżeleński, Wyspiański, Mechower i rzeźbiarz
Jan Nalborczyk. Ta otaczająca ją adoracja nie wystarczyłaby zagłuszyć samotność i popadanie w melancholię. W Krakowie nie ma swoich bliskich, a język polski jest dla niej przeszkodą. Nie miała wsparcia w mężu, bo Stach miał swoje życie. Upijał się, grał Chopina, pisał, prowadził wykłady i redakcje. Spotykał się z krakowską cyganerią. Jedno ze spotkań okazało się być szczególnym, bo doprowadziło do gorącego romansu z Jadwigą Kasprowiczową. Ten romans rozbił rodzinę poety, ale także rodzinę Przybyszewskich. Stach, znudzony długim posiadaniem żony, stwarza sytuację, w której chce, by Dagny odeszła do lepszego. On potrzebuje swobody, bo znowu kocha. Oprócz Jadwigi Kasprowiczowej, z równie silną namiętnością kocha lwowską poetkę i malarkę Alinę Pająkunę. Urażona Dagny traci cierpliwość i w rewanżu pozwala uwieść się pod poecie Wincentemu Brzozowskiemu. Porzucony Przybyszewski szaleje i śle oszczercze listy do krewnych żony. Ci mediują i Przybyszewscy są znowu razem. Nie na długo, bo los stwarza Stachowi niebywałą okazję pozbycia się żony. Tą okazją jest zaproszenie Dagny na ciepły, słoneczny Kaukaz. A zaproszenie pochodzi od Władysława Emeryka, szaleńczo zakochanego w niej syna kaukaskiego milionera. Dagny wyjeżdża z kilkuletnim Zenonem, a Przybyszewski obiecuje dojechać z ich córką. Niestety, niezrównoważony emocjonalnie Władysław zastrzelił Dagny i siebie w hotelu w Tbilisi. Dagny zginęła mając 34 lata. Czy ta śmierć obeszła Przybyszewskiego? Absolutnie. Absolutnie nie. Nie pojechał na jej pogrzeb, nie pojechał zabrać synka. Był bardzo zajęty nową miłością. Po Dagny zostały obrazy, rzeźby, do których była modelką wielu sław. Dagny jest w sztukach Strindberga i na kartach dokumentów i poematów Przybyszewskiego. Wiersze dla niej pisali Telmes i Koraba Brzozowski. Dagny Przybyszewska była pianistką i autorką sztuk teatralnych. Rozliczała się w nich z trudnymi ludzkimi wyborami. Pisała o swoim nietypowym życiu i lęku przed śmiercią. Z wielu wspomnień jej współczesnych wyłania się piękna kobieta. Nie można jednak potwierdzić żadnej ze sprzecznych opinii. Dla jednych była pełna swobody, femme fatale, do której lgnęli genialni pisarze, malarze, ludzie o artystycznych duszach. Drudzy określają Dagnę jako kobietę wyciszoną, oddaną mężowi, jedynej prawdziwej miłości jej krótkiego życia. On est très content là, et dame ça ne m'a jamais pas. Tu dois te souvenir si tu de la galette, qui abrita nos premières amourettes. Zupełnie inaczej żyła Kiki, a właściwie Alice. Biedne francuskie dziecko, które wyrosło na niezwykłą kobietę, która nigdy się nie poddała, chociaż różnie w jej życiu bywało. Przed przyjazdem do Paryża odbywa swoistą praktykę. Już jako ośmiolatka pracowała z wujkiem, zbierając złom i gałgany. W ciągu dnia obchodzili śmietniki, a po pracy ucztowali w gospodzie. Nikogo to nie gorszyło. A przecież Alice była dzieckiem, kilkuletnią dziewczynką. Piła to, co zostawało w kieliszkach, a potem dawała koncert. Ta mała dziewczynka za oklaski i grosiki wchodziła na stół i śpiewała. Gdy podrosła, matka zabiera ją do Paryża. Mała pracuje w improligatorni, gdzie składa kamasutrę. Jej ilustracje wpływają na wyobraźnię nastolatki. Drugą jej pracą było reperowanie butów żołnierzy walczących na frontach pierwszej wojny. Głód i bieda tamtego okresu dotykają jeszcze bardziej.
dalej jest wiecznie głodną dziewczynką ubraną w odzież ze śmietnika. W końcu jednak Bóg się zlitował nad tym ciągle jeszcze dzieckiem i Alice dostała pracę w piekarni. Ciepło i sytość spowodowały, że mała Alice zapragnęła zostać kobietą. Zaczęła od makijażu zrobionego kolorową bibułką i węgielkami z pieca. Jej szefowa nie doceniła tych starań, wyrzuciła ją z pracy, wymyślając przy tym oddziwek. Takim epitetem obrzuciła ją także własna matka, gdy odkryła, że Alice pozuje dość znanemu artyście. Ten na szczęście nie zdeprawował swojej nieletniej modelki. Tak więc epitety piekarzowe i matki były tylko podejrzeniem i to mocno na wyrost. Pozowała wielu malarzom, których lubiła z wzajemnością, ale pierwszym, któremu pozwoliła na więcej i w którym się zakochała, był wesoły, łódzki Żyd, malarz Maurycy Membrzycki. Byli ze sobą kilka lat. To on nadał jej pseudonim Kiki. Tym imieniem nazywał ją później cały Paryż. Jej cechą charakterystyczną stał się kolorowy makijaż i mocno podkreślone oczy. Miała też osobliwy styl. Nie nosiła bielizny i sukien, których brak maskowała koronkową falbaną doszytą do płaszcza. Jako swoją kwaterę główną obrała kawiarnię Rotunda. To było serce Montparnasse. W Rotundzie zaczynała swój dzień, tu umawiała się na pozowanie. Jej prawdziwa kariera modelki zaczęła się, gdy namalował ją japoński malarz Fufu. Ona dla żartu narysowała ołówkiem jego portret i zażądała zapłaty. Oczarowany jej tupetem i perłową skórą namalował ją w pozie Olimpii z obrazu Maneta. Obraz przyniósł sławę obojgu. Następnym, któremu jej pozowanie przyniosło sławę, był Mojżesz Kisling. Była jego ulubioną modelką przez wiele lat. On również miał pseudonim Kiki. Mówiono więc o nich pani i pan Kiki. On był księciem Montparnasse, jednak prawdziwą królową, ba, cesarzową była ona. Mimo królewskiego majestatu zdarzyło się, że Kiki nie została wpuszczona do kawiarni. Powodem był brak kapelusza. No takiego afrontu królowa nie mogła darować. Zrobiła taką awanturę, że zwróciła uwagę wszystkich gości, w tym rosyjskiej marki, której towarzyszył amerykański fotograf Man Ray. Oczarowanie bez wahania prosi Kiki, by została jego modelką. Pozowanie do fotografii nie przyszło jej łatwo, ale dwa seanse wystarczyły, by zamieszkali razem. Przez 6 lat burzliwego związku Kiki była twarzą jego prac. Tę najbardziej znaną świat zna jako skrzypce Ingresa. Sama Kiki stopniowo odchodzi od pozowania. Częściej występuje w klubach i kabaretach. Tak teraz zarabia na życie. Śpiewa i tańczy, staje się atrakcją każdego wieczoru. Jest w tym tak niezwykła, że staje się bohaterką popularnej powieści. Sama też sięgnęła po pióro i spisała swoje wspomnienia, które narobiły sporo zamieszania. Wspomnienia Kiki doczekały się angielskiego wydania, a wstępem opatrzył je sam Ernest Hemingway, który o Kiki napisał: królowa, która nigdy nie była lady. Kiki wywołała jeszcze większe zdziwienie i sensacje, gdy sama zaczęła malować. Jej naiwne i bardzo kolorowe prace zostały sprzedane na dniu. Wernisaż był wydarzeniem, o którym długo mówiono. Powodzenie, z jakim spotkały się jej prace, były obelgą dla wielu malarzy. Nie wszyscy darowali jej sukces. Kiki była kobietą zjawiskową, niezwykłą i niezmiennie żyjącą po swojemu. Wprawdzie wieki natura sprawiły, że bardzo przytyła, ale nigdy nie straciła swojego uroku. Wzorem innych starała się odchudzić kokainą.
Musiała zadbać o swój imidż, przecież gra śpiewała we własnym kabarecie. Sama była zawsze pełna. Szczęściarka Kiki znowu zadziwia Paryż i nakrywa kilka płyt. Jednak kokaina i alkohol to demony, z którymi bezskutecznie walczyła w klinikach oddechowych. Niszczą jej życie, ale mimo to Kiki jest najprawdziwszą częścią Montparnasse. Jest jego ciągle bijącym sercem. Kiki jest legendą nawet wtedy, gdy po wojnie pokazuje się światu w spiętym agrafą szwaciarskim żakiecie. Ma charyzmę i urok, którego próżno szukać u młodych modelek powojennego Paryża. Była osobowością, dla której było serce wielu mężczyzn. Gdyby tylko chciała, mogła zostać żoną milionera. Nie chciała. Odrzuciła fortuny, bo jak mówiła, do życia i łóżka potrzebowała prawdziwej miłości. Przeżyła wielu sławnych, dla których czasami była tylko modelką, czasami inspiracją albo miłością. Naprawdę musiała być niezwykłą, skoro uwieczniło ją tak wiele znakomitości. O niektórych z nich świat już dawno zapomniał. Sława Kiki nie przeminęła. Bella i Marc Chagall. To chyba jedna z niewielu par nieuwikłanych w skandale, przelotne romanse, miłostki i afery. Oboje byli jak dzieci o czystych sercach. Marc, biedny żydowski chłopiec, który oczarował panienkę z bogatego rabinackiego domu. Wszystko ich różniło. Dla niej żyjący ich dobrobycie był niewyobrażalną atrakcją. Bo jak to tak? Jak to tak? Jest tak biedny, że nie ma swojego pokoju? Żeby malować, to wchodzi na piec, gdzie siedzą kury i tam maluje obrazy? Bella Rosenfeld poznała Marca, gdy miała 14 lat. Bliscy nazywali ją wtedy pieszczotliwie Baszą, Baszutką. On nazywał się wtedy Mojsza Zacharewicz Szagałów i był starszy od Beli o 7 lat. Poznali się w domu jego przyjaciółki Tej. Gdy zobaczył Belę, to już wiedział. Poczuł, że to jest ona, jego przyszła żona. A Bella? Bella też wiedziała, bo zaczęła żyć biciem drugiego serca. Tak bardzo, że w tajemnicy i bezwstydnie pozuje mu do aktów. Są jak niewinne dzieci, a on tę jej otwartość odbiera jako wielką szczodrość. Z szacunku boi się jej dotknąć. Nim los ich naprawdę połączył, musiało się wiele wydarzyć. Żyli przecież w Litewsku, na północnym wschodzie dzisiejszej Białorusi. Malutka mieścina, która była w jego sercu zawsze i to bez względu na to, gdzie żył. Bella odeszła daleko od rodzinnego hasyckiego domu, od litewskiego sztetla, gdzie obowiązywała żydowska obyczajowość. Dla niej, wykształconej córki bogatego rabina, Witebsk był małą prowincjonalną dziurą. Póki co, on się uczy malarstwa u Jehudy Bena, a potem w Sankt Petersburgu. I jest to okres, który zadecyduje o jego przyszłości. To Sankt Petersburg jest miejscem skupiających bogatych, wpływowych kolekcjonerów i równie bogatych mecenasów. Marc zwraca ich uwagę nie tylko talentem, ale także oryginalnością ubrania i makijażem. Jakże daleko odbiega wyglądem od biednego chłopca z Witebska. Tu dostosowuje się do panującej mody i ubiera jak dandys. Dodatkowo podkreśla oczy i różowi policzki. Jednak to, co najważniejsze dla jego kariery, to nauka u sławnego Leona Baxa. Pod wpływem mistrza Marc poznaje malarstwo zachodnie i znaczenie kolorów.
ale do Paryża przenosi go dopiero hojność i stypendium jednego z mecenasów. Oczarowany zwiedzał i chłonął tę nigdzie indziej niespotykaną atmosferę Paryża, tego magicznego miejsca, tej Mekki malarzy zachodniego świata. Tu poznał wielu sławnych paryskiej bohemy. Tu oni poznali się na jego talencie. Bela była w tym czasie w Moskwie. Uczyła się filozofii, historii i dramatu na sławnej moskiewskiej uczelni dla kobiet. Jednak największym marzeniem Beli był teatr. Chciała zostać aktorką. Porywa ją nowoczesność, jaką do teatru wprowadził Stanisławski. On w Paryżu, ona w Moskwie, wielka trzyletnia tęsknota obojga. Ale te lata nie poszły na marne, bo Mar zdobywa sławę. Wystawia w paryskim salonie jesiennym, w Berlinie i w Amsterdamie. Do Witebska wraca opromieniony sławą, która łamie opory rodziców Beli. Zakochani biorą ślub, a Bella dostaje od męża pierwszy obraz, na którym oboje szczęśliwi i objęci płyną nad Witebskiem. Obraz nazwany z wyprzedzeniem czasu, bo Mart nadał mu tytuł Rocznica. Do Witebska przyjechał tylko, by wziąć ślub, a potem zabrać Belę do Paryża, gdzie zostawił swoje nowe życie i wszystkie namalowane obrazy. Los jest jednak przewrotny. Wybucha pierwsza wojna światowa, z którą w ich życie wkrada się niewyobrażalna bieda. Majątek rodziców Beli zostaje skonfiskowany przez nowe rewolucyjne władze Związku Radzieckiego. To, co zdołała ocalić, Bela stara się wymienić na trochę pożywienia dla nich i odrobinę mleka dla ich nowonarodzonej córeczki Idy. Potrzeby nowej władzy w zakresie kultury powodują, że Mark pracuje w Petersburgu, a potem w Moskwie. Dla niego ratunkiem są obrazy, dla niej próby w Teatrze Stanisławskiego. Mimo to ich życie to strach o przyszłość i brak nadziei na jakąkolwiek zmianę. Szczęśliwą odmianę przynosi rok 1922, kiedy to Mark dostaje pozwolenie, by w Chownie na Litwie zrobić wystawę swoich prac. Tą niespodziewaną furtką ucieka do Berlina. Bela z Idą dołączają do niego po kilku miesiącach. Jednak Berlin jest dla nich równie nieprzyjazny, co sowieckie rządy. Powoli rodzi się faszyzm i nasilają się prześladowania Żydów. Mark ciągnie do Francji, do Paryża, a to dla Beli oznacza, że nigdy nie zostanie aktorką, bo ona nie zna francuskiego. Wprawdzie nie może grać w teatrze, ale może pisać. Świetnym stylowo piórem w języku jidysz opisuje swoje, a potem ich wspólne życie. Jej zapiski to kilka zeszytów, kajetów, jak je nazywa, które po latach zostają zebrane w książkę Płonące świece. Najpierw był Paryż, ale potem kolejna ocieczka na południe Francji. Nigdzie nie jest spokojnie. Jest rok 1940. Europę opanowuje faszyzm i życie jest znowu zagrożone. Mark nie maluje już lekkich, bajkowych, kolorowych obrazów, gdzie pełno cyrkówek, kwiatów i miłości. Popada w depresję, na którą nie pomaga nawet słoneczny klimat Prowansji. Na swoich obrazach coraz częściej umieszcza ukrzyżowanego Chrystusa. Ratunkiem okazuje się wpisanie ich na listę intelektualistów, którym należy pomóc, by opuścili kolaborującą Francję. W tej kolejnej podróży finansowo wspomaga ich Helena Rubinstein. Szagalowie przenoszą się do Ameryki i zamieszkują w Nowym Jorku. Po raz kolejny ich życie jest uratowane, ale Bela nie jest szczęśliwą i opłakuje utratę Francji, ukochanej ojczyzny z wyboru. Ona wszystkie swoje wspomnienia opisała w bajecznej atmosferze snu. Mark
stwarzał tę atmosferę pędzlem. Bela malowała ją słowem. Ich życie to prawdziwa miłość bez skandali. Obecność Beli w życiu malarza nie jest do przecenienia. To ona była mu inspiracją, a czystość farb na jego obrazach jest kolorem ich szczęścia i kolorem kochania. Gdy odeszła, wszystko stało się ciemnością, bo tylko z nią ulatywał w stronę słońca i w błękit powietrza. To z nią przeleciał calutki świat. Od Witebska aż do Nowego Jorku. Jakże inną była Salvador Dali i Gala. W roku 1929 na drodze Salvadora staje Gala, 10 lat starsza rosyjska emigrantka. Aktualnie żona poety Paula Eluarda. Są ze sobą tak zafascynowani, że Gala porzuca męża i córkę, a swoje życie wiąże z Dali. Jest oczarowana, w jego talencie wizjonerską widzi wiele możliwości, które uczynią ich sławnymi i bogatymi. Zostaje jego muzą i inspiracją, ale głównie menadżerką. Zajmuje się sprawami prawnymi i finansowymi, robi dla niego wszystko. Przejmuje całkowitą kontrolę nad życiem zakochanego w niej Salvadora. Jego uległość i podporządkowanie się Gali ma jej przynieść konkretne, finansowe, wymierne efekty. On ma malować. Reszta, czyli codzienność i ambicja w dążeniu do sławy i pieniędzy, są na jej głowie. Jest równie bezwzględna dla Dalego, jak i dla siebie. Kreuje i ożywia to, co sobie wymyśliła. To ona decyduje o ostatecznym kształcie obrazu. To ona uzgadnia ich sprzedaż i wystawy. Gdy okrzyknięto go czołowym surrealistą, Gala niezrozumiałą dla zwykłych ludzi fantazję obrazu mistrza sprowadza do poziomu odbiorcy. Nowojorska wystawa twórczości Dalego to też jest efekt kontaktów i starań Gali. Była silną mentalnie, chociaż fizycznie drobną kobietą. Budziła pożądanie mężczyzn, miała przenikliwe spojrzenie. Salvador kochał ją bardziej niż cokolwiek, nawet bardziej niż pieniądze. Kochał ją tak bardzo, że pozwolił, by tylko ona decydowała o ich wydawaniu. On nie nosił przy sobie żadnych, a zdobywał ich mnóstwo. Dzięki kontaktom Gali był jednym z pierwszych artystów, którzy oddali swój talent komercji. Od roku 1969 świat zna hiszpańską firmę produkującą lizaki. To Salvador jest autorem logo Chupa Chups. Współpracował również z odzieżową firmą Gape, a dużo wcześniej z Disneyem. On zarabiał pieniądze, a Gala wydawała je bez opamiętania na hazard i utrzymanie. Niemniej świat uważa, że nie byłoby potęgi Dalego bez Gali. Byli nietypowym małżeństwem, nie ograniczali się w seksualności. Gala mimo starości nigdy nie przestała być wielką miłością Salvadora. Ta miłość przetrwała ponad 50 lat i była tak wielka, że gdy Gala umarła, Salvador przestał jeść, ciągle krzyczał i drapał się po twarzy. Gala była drugą ważną kobietą w życiu Salvadora. Pierwszą była jego matka Felipe, o względy której walczył z ojcem. Gala swoją zaborczą opieką stworzyła substytut matki, której mu brakowało. Był całkowicie uzależniony od jej roli i obecności w życiu. Przerażał go jej brak w jej codzienności, o której nie miał zielonego pojęcia. Był jak rozpieszczone i otoczone specjalną opieką dziecko, które niespodziewanie zostaje sierotą. To był długi, burzliwy zwój. O, przepraszam.
To był długi, burzliwy związek. Kochali się mimo różnicy wieku i mimo uzależnienia emocjonalnego Salwadora. Jak w każdej innej, były w tej miłości momenty trudne. Tak było, gdy Salwador nie wytrzymał nadmiaru młodych kochanków żony. Miała do tego specjalne upodobanie, nawet wtedy, gdy była już starszą kobietą. Z zazdrosnej złości pobił ją tak bardzo, że złamał jej żebra. W odwecie i dla swojego bezpieczeństwa Gala podawała mu duże dawki środków uspokajających. Żyła w podarowanym jej przez męża zamku, do którego wstęp mieli tylko specjalni goście. Wizyta Salwadora także wymagała zaproszenia. Gala nie czuła się już odpowiedzialna za jego życie. On w hotelu Ritz w Barcelonie urządza ekstrawaganckie przyjęcia, które zazwyczaj kończą się orgiami. Biorą w nich udział młode przyjaciółki Salwadora, w tym gronie królowała Amanda Lear. Gala zmarła na skutek komplikacji po złamaniu jądra. Oficjalnie spadła ze schodów. Nieoficjalnie dopomógł jej tym Salwador Dali, a właściwie już tylko echo gorącego hiszpańskiego kochanka. Kolejna niezwykła kobieta, której sława przerosła sławę męża, to Frida Kahlo. Frida Kahlo, kobieta o wielkiej, niespożytej sile, która pozwoliła jej malować i żyć pomimo kalectwa i skutków tragicznego wypadku. Jednak nie starczyło jej siły, by żyć bez miłości Diego Rivery. On, Diego Rivera, flirciarz, kłamca, mitoman, prowokator, genialny malarz, opętany seksem. Kto komu mieszał w farbach i w życiu? Oboje nie mogli żyć bez siebie i bez malowania. Frida Kahlo, Meksykanka, komunistka o niemieckich korzeniach. Jakby mało było tego, że chorowała na polio, to dodatkowo los uczynił ją kaleką. Z ciężkiego wypadku wyszła okaleczona na całe życie. Ból towarzyszył jej zawsze. Pasję do malarstwa rozbudził w niej ojciec, utalentowany fotograf. Aby zaburzyć cierpienie i zająć czymś córkę, podarował Fridzie plejtram i kasetę z farbami. Już nie malowała na swoich gipsowych gorsetach. Mogła malować jak prawdziwy artysta. Niestety ograniczenia powodowały, że najczęściej malowała autoportrety. Doskonale bowiem znała swoje odbicie w lustrze zawieszonym na specjalnym stelażu ponad głową. Diego poznała, gdy chodziła do szkoły przygotowującej do wyższych studiów. Zafascynowana jego osobą wykrzykiwała, że kiedyś zostanie jego żoną i urodzi mu dziecko. Żoną została, ale nie przewidziała wypadku, który uniemożliwił jej urodzenie dziecka. Mimo kilkukrotnych ciąż marzenia o macierzyństwie nie mogło się spełnić. Nie pozwoliła na to połamana w trzech miejscach miednica ani krzywo zrośnięty kręgosłup. Mimo kalectwa maluje uwięziona w dziwnych stelażach, nawet zawieszona głową w dół. Poradziła sobie z miłością do malowania. Nie mogła poradzić sobie z miłością do Diego. Oficjalnie poznali się w roku 1928 na przyjęciu. Ona miała wtedy 21 lat, on 44, liczne romanse, a za sobą dwa małżeństwa. Pierwszą żoną była Angelina Below. Angelina była zakochana w Diego siłą równą miłości, z jaką kochała go Frida. Obie kobiety nieszczęśliwe, a jak się później okaże, obie przerosły go sławą. Modelką jego rewolucyjnych murali była Frida. Malował ją jako działaczkę komunistyczną rozdającą broń. Na kolejnych jego pracach Frida będzie kolorowa jak rajski wrak.
Będzie ją malował w ludowych strojach meksykańskich, całą w falbanach, kwiatach i tradycyjnej starej biżuterii. Zakochany Diego nazywa Fridę kulawym ptaszkiem z Coyoacán, a ona jego ropuchem. Frida była nie tylko opętana miłością do Diego, ale także pragnieniem urodzenia mu syna. Każde kolejne niepowodzenie znalazło swój oddźwięk w jej obrazach pełnych krwi i cierpienia. Równie wielkie cierpienie przynosiły jej zdrady męża. Posunął się do tego, że sypiał z jej młodszą siostrą. Napisała wtedy w swoim dzienniku: on nigdy nie był i nie będzie mój. Diego należy tylko do siebie. Jednak ta zdrada wyczerpała cierpliwość i Frida nie pozostała mu dłużną. Uwodziła mężczyzn i kobiety. Diego miał świadomość tego, że jej zdrady są odwetem za życie, jakie wiódł. Związki żony nie robiły jednak na nim wrażenia do chwili, gdy w roku 1939 Frida zdradziła go z Trockim. To nie był niewinny flirt, ale głośny i poważny romans, o którym usłyszał świat. Upokorzony Diego zażądał rozwodu. Wytrzymali w tym stanie rok. Potem znowu byli małżeństwem. Jest wiele wstrząsających autoportretów Fridy Kahlo. Każdy jest dramatycznym zapisem cierpienia z powodu fizycznego bólu jej okaleczonego ciała, jej niespełnionej potrzeby macierzyństwa i niedostatku miłości od człowieka, którego tak bardzo kochała. Sława jej obrazów przerosła sławę tych, które namalował Diego Rivera. Czym oprócz licznych miłostek i zdrad wsławił się Diego Rivera? Niezaprzeczalnie wielka osobowość. Malarz, muralista, architekt, działacz polityczny, a wszystko to zdominowane jest przez życie osobiste, szczególnie to, jakie wiódł u boku dwóch ważnych kobiet, Angeliny i Frydy. Stanisława Wyspiańskiego. Kto malował boską Pole Negri? Teodora Matejko. Widocznie to prawda, że cierpiący artysta tworzy najlepsze dzieła. Bezwzajemnie zakochani malarze, poeci, pisarze są tego dowodem. Pani Teodora wprawdzie kochała swego Jasia, ale była to miłość dziwna. On kochał ją bezwzględnie, chociaż były momenty, że myślał o samobójstwie. Czasami doprowadzony do ostateczności rozważa, czy nie zabić jej waląc kijem. Bo też trafiła mu się żona z piekła rodem. Najbliższa rodzina uważa Dorę za głupią, mściwą, chorą, apodyktyczną, bezlitosną, zarozumiałą, zawsze nieomylną, nieszczęśliwą snopkę, chciwą i rozrzutną. To nie ja wymyśliłam te epitety. Czasami sama mówiła o sobie, że jest tajfunem, zawieruchą i burzą z piorunami. A gdy ucichły pioruny, to w domu Matejków panowała piękna, słoneczna pogoda. Dora stawała się czułą i opiekuńczą żoną. Jak to robiła, skoro deklarowała, że nie kocha ani męża, ani dzieci. Zapewne z wyrachowania, bo Jan spełniał wtedy jej każde wymagania, a miała ich sporo. Bardzo różnili się fizycznie. On mały, kruchy, o twarzy zniekształconej, złamanym w dzieciństwie nosem. Ona dorodna matrona o gęstych, prawie męskich brwiach. Zdobiły ją piękne, duże oczy i kasztanowe, bujne włosy. Dla zakochanego w niej Jana była rozkwitłą różą. Znali się od dziecka, bo matka Teodory
z domu Niebuntowskiej opiekowała się Jasiem po śmierci jego matki. Biedne, zmizerowane chłopiątko, wątły mały chłopczyk o delikatnej, ujmującej twarzy potrzebował pomocy i dostał ją od przyszłej teściowej. Kochała Jasia prawie jak swoje dziecko i była bardzo rozdarta, gdy Dora przyjęła oświadczyny. Bała się, czy Jaś wytrzyma ciężki charakter przyszłej żony i zamawiała mszę, prosząc Boga, by obdarzył go stosowną siłą. Jan oświadczył się Dorze dopiero wtedy, gdy poprawiła się jego sytuacja materialna. Wcześniej sam biedny i niedojadający obrzuca narzeczoną łakociami, za którymi przepadała. Jan po upadku powstania styczniowego, w którym także ma swój udział, bo przewoził broń dla powstańców, maluje wymowny obraz z tańczym. A potem kolejny patriotyczny wymowie zakupiony przez Małgorzatę Potockiego obraz Kazanie Piotra Skargi. Oba te obrazy powodują, że w Krakowie o Matejce robi się głośno. Zyskuje sławę i uznanie, a to wywołuje przychylność Teodory. Ale kapryśna panna oświadczyn nie przyjmuje i z wielką siłą ciska ofiarowanym jej pierścionkiem. Może była rozdarta, bo kusił ją także inny? Może była bardziej skłonna przyjąć smalącego do niej cholewki czerstwego ekonoma? Któż to teraz wie? Koniec końcem zgodziła się jednak zostać panią Matejkową, czym doprowadza Jana do euforii. Jan chce, aby ślub był skromny, ale suknia panny młodej ma być przepiękna. Według autorskiego projektu Jana szyje ją bocheński krawiec. Jan zadbał także o stroje drugie. Sobie do sukni żony dopasował czamarkę kontuszową. Jest więc po polsku i patriotycznie. Panna młoda spina suknię złotą broszą z wizerunkiem Kościuszki. Przysięgę małżeńską państwo młodzi składają pod tym samym obrazem Matki Boskiej, pod którym o zwycięstwo modlił się Jan III Sobieski. Widocznie wstawiennictwo Matki Boskiej wspomogło Jana, bo zdolą jakoś wytrzymywał. W dzisiejszych czasach jej zachowanie i trudna dla bliskich niestabilność byłaby pewnie zdiagnozowana jako choroba psychiczna. Dora Matejko była chora, a nawet później leczona, ale była też cwana i kuta na cztery nogi. Umiała tę swoją chorobę wykorzystać, by kruszyć serce Jana. Miała ambicje, by pokazać światu, czyją jest żoną. Przecież ten status wymagał bytności w teatrze, w operze, a tam dama musiała błyszczeć bogactwem stroju. Gdy zapragnęła uczyć się śpiewu, to nie bacząc na koszty wybrała drezdeńskiego nauczyciela. Jan malował, bo pieniędzy musiało starczyć na wszystko. Na szczęście pod ręką miał wspaniałą modelkę. Oczywiście wszystkie bohaterki jego obrazów mają wyrazistą twarz żony. To Dora jest Barbarą Radziwiłłówną, jest dumną Boną Sforca, Jadwigą Antygaweńską, Zofią Szydłowiecką i kobietą słuchającą kazania Piotra Skargi. Jest pełnoetatową modelką i muzą. Tak musi być, bo zastąpienie jej inną kończy się kosmiczną awanturą. Tak było, gdy do obrazu kasztelanka pozuje jej siostrzenica. Dora jest tak wściekła, że tnie oryginał swojego portretu w sukni ślubnej. Kopia powstała wiele lat później. Choroba musiała na dobre nią zawładnąć, bo znękany Jan boi się, czy żona w szale nie uśmierci jego i dzieci. Sam ma tak dość, że myśli o samobójstwie. Dora Matejko była dwa razy ubezwłasnowolniona i leczona w zakładach zamkniętych. Podczas pobytu w Turcji Jan maluje obraz Utopiona w Bosforze. Niby historia niewiernej sułtanowi, ale ta nieszczęsna ma twarz Teodory. Siedzący w łodzi sułtan to autoportret mistrza, a wyrok wykonuje zaufany sekretarz malarza. Marzenie
jeśli nawet to nigdy nie zrealizowane. Jednak ta huśtawka emocjonalna i nieprzewidywalność w zachowaniu żony wywołują u Jana chorobę wrzodową żołądka. Nieleczona kończy się tragicznie i Jan Matejko umiera 1 listopada 1893 roku. Żona przeżywa go o 3 lata. Czy była dobrą, kochającą żoną? Może byłaby taką, gdyby nie choroba, która odbierała jej rozsądek i jasną ocenę sytuacji. Może nie chciała być taką zołzą, na jaką wykreowała ją atakująca cukrzyca. Przecież w momentach remisji potrafiła wyznać mu miłość, pisząc: całuję cię, mój kochany, w buzię i w śliwka, i w nosek krzywy, a kochany mój drogi mężusiu, twoja cię kochająca niezmiernie Dora. Miłość wyrażała nie tylko słowami. Gdy Matejkę oskarżano o publiczne pranie polskich brudów, bo tak odczytano przesłanie w obrazie Rejtan Upadek Polski, Dora wspierała i pocieszała męża. Gdy pracownik Jana Matejki odwiedził cesarz Franciszek Józef I, Dora uznała, że to mistrz czyni zaszczyt cesarzowi, a nie odwrotnie. Przyjmijmy zatem, że wszystko, co złe, było chorobą, a to dobre – miłość. Madejskiej przyszła szybko.
Była jednak okupiona ciężką pracą. Piękna i w papierach odmłodzona o 6 lat, gustownie ubrana, często wymyślone przez siebie stroje, stała się wyrocznią mody. Była tak znaną, że jej nazwisko nadawało splendor cygarom, porcelanie i wielu innym przedmiotom. Jej krótkotrwający przyjazd do Krakowa zbiega się w czasie z hucznymi obchodami jubileuszu 50-lecia pracy Józefa Ignacego Kraszewskiego. W Krakowie panuje podniosła patriotyczna atmosfera. Rada Miejska naciskana jest, by otworzyć w Krakowie Muzeum Narodowe. Udało się to w roku 1897, a utworzoną muzeum galerię wzbogacają dalej. Jednym z nich jest portret Heleny Modrzejewskiej, namalowany przez Tadeusza Ajdukiewicza. Portret niezwykłej kobiety w niezwykle pięknej sukni. Bo Modrzejewska była niezwykłą. Jej życie jako aktorki to 4000 sztuk, 34 niezapomniane role, w tym 15 szekspirowskich. Tournée po Ameryce odbyła 26 razy. Grała w Polsce, Austrii, Anglii. Grała w Białym Domu, a krytyka teatralna określiła Modejską jako operię wszechczasu. Z perspektywy czasu widać, że nie było aktorki większej niż Helena Modrzejewska. Czy była uwikłana w romanse i skandale? Raczej chyba nie. Była lojalna wobec męża, który żył na farmie, w której topił zarobione przez Helenę pieniądze. Ona swoją nieśmiertelną sławę zdobyła wielkim talentem i równie wielką determinacją. Kto malował portrety Heleny Modrzejewskiej? Czyją była muzą? Najwięcej wizerunków aktorki wyszło spod pędzla Tadeusza Ajdukiewicza, twórcy tego najsłynniejszego. Wiele namalował Michał Elwiro Andor. Na przełomie XIX i XX wieku wiele wydarzeń i postaci dokumentowała już fotografia. Ale to dzieła malarzy robią największe i niezatarte wrażenie. Tym bardziej, że modelem była tak wielka postać jak Helena Modrzejewska. Żałbych na żadnym świecie, za oknem noc płakała, deszczem zimnych srebrnych gwiazd, a w dali się żalił, tak jak i śpiwał. Drugą polską aktorką, o której było głośno w Ameryce, była ponad pół wieku młodsza od Modrzejewskiej Pola Negri. Wielka gwiazda kina niemego, mierząca 152 cm, bogini seksu o paznokciach stóp pomalowanych na czerwono. Panowie masowo tracili głowę dla tej femme fatale, która hipnotyzowała spojrzenie i zmysłowym uśmiechem. Barbara Apolonia Chałupiec urodziła się w małej kujawskiej mieścinie, w Lipnie. Po tym, jak ojca zesłano na Sybir, matka zadecydowała o przeprowadzce do Warszawy. To dzięki zaradności matki Basia mogła chodzić do szkoły baletowej, a nawet zadebiutować na scenie w Jeziorze Łabędzi. Niestety, mimo talentu, nie dane jej było zostać primą baleriną. Karierę przerwała gruźlica, którą leczyła w zakałpiańskim sanatorium. Po powrocie do Warszawy zapisała się do szkoły dramatycznej. Zmieniła nazwisko na Pola Negri, a scenę baletową na teatralną. Zadebiutowała jako Klara w Ślubach Panieńskich. Gdy odniosła sukces w Kaczce i Psena, stała się bardzo popularną aktorką i obiektem pożądania dla dyrektorów warszawskich teatrów. Jej jednak marzyła się kariera gwiazdy srebrnego ekranu. Nie czekała jednak, aż ktoś spełni to marzenie, lecz sama o siebie zadbała. Stworzyła film ze sobą w roli głównej. Była
tym niezwykła i bardzo zdeterminowana, bo scenariusz też napisała sama. Była też reżyserką i producentką. Współczesna Doda. Kamerę obsługiwał niezbyt zdolny fotograf, a statystami byli jej znajomi. Tak powstał film Niewolnica zmysłu. Historia dziewczyny, która wbrew przeciwnościom losu zostaje ulubioną tancerką. Sama Pola nie pokochała tego filmu. Za marne pieniądze sprzedała go komuś, kto wyczuł w tym interes i odsprzedał go wytwórni filmowej Sphinx, która pokazywała go w całej Rosji. Oczywiście przynosząc duże pieniądze. Rola, jakie Pola Negri grała w Teatrze Narodowym, dała jej wielką popularność, a ta z kolei angaż wytwórni Sphinx. Nim Pola Negri zaistniała na srebrnym ekranie w Ameryce, musiało upłynąć kilka lat wypełnionych ciężką pracą w Polsce i Niemczech. Milowym krokiem dla osiągnięcia tego celu było podpisanie umowy z niemiecką wytwórnią filmową. Drugim ważnym dla kariery posunięciem było podjęcie współpracy ze znanym reżyserem. Nakręcili razem film Oczy Mumima i drugi Carmen. Oba filmy pokazane w Ameryce bardzo się podobały, ale Pola nadal pozostawała wielką gwiazdą Europy. Jej kariera artystyczna nabierała tempa, a życie osobiste? Mimo że dla wielu mężczyzn była marzeniem, za namową matki wychodzi za mąż za polskiego arystokratę. Było to małżeństwo bez sensu i przyszłości i skończyło się szybkim rozwodem. Mężczyzną, który wprowadził Polę do Hollywood, okazał się sam Charlie Chaplin. Przedstawiony jej na przyjęciu, ten amerykański sławny aktor nie zrobił na Poli żadnego wrażenia. Ona na nim ogromne. Oczarowany Chaplin uznaje, że Pola dzięki talentowi i urodzie stanie się w Ameryce gwiazdą pierwszej wielkości. Miał też wobec Poli swoje osobiste oczekiwania i plany. Tak się też stało, pozostała jego narzeczoną i w roku 1922 przeniosła swoje życie do Hollywood. Nie wsiadła na statek wiozący ją do Nowego Świata, Pola odwiedziła Paryż. Było to wydarzenie, które zaowocowało pięknym portretem. Pola Negri była gwiazdą kina i zapewne większość jej portretów jest dziełem fotografów. Ten jeden, najsłynniejszy, wyszedł spod pędzla Teda Styki, syna słynnego Jana. To portrety sławnych kobiet są tematem tego spotkania, ale muszę skończyć wątek miłosny w życiu Poli Negri. Oficjalna narzeczona Charlie Chaplina zrywa zaręczyny bez skrupułów, bo okazuje się, że wielbiony przez kobiety Charlie to znowu nie taki cud. Despota, skąpiec i zakompleksiony mały duchem człowieczek nie jest tym, kogo potrzebuje Pola. Niepowodzenia w sferze uczuć są wynagradzane pięknie rozwijającą się karierą i niebotycznymi garzami. Pola i Rudolf Valentino, jej wielka miłość, poznają się w roku 1925 na balu kostiumowym. Tym związkiem żyła zarówno Europa, jak i Ameryka. Niestety ta miłość trwała krótko, bo w roku 1926 Valentino umiera na sepsę. Rok po jego śmierci Pola wyszła za mąż za mołdawskiego księcia Serga Niewanito. Obrazów inspirowanych miłością do kobiet czy też ich urodą powstała niezliczona ilość. Nie sposób opowiedzieć wszystkich historii. Dlatego dziękuję, że mogłam przedstawić Państwu tych kilka, które wydawały się ciekawe. Dziękuję.